Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, moi drodzy bracia i moje drogie siostry. Wczoraj, w trzecią rocznicę wyboru krakowskiego biskupa na stolicę świętego Piotra, w naszej wyobraźni widzieliśmy, jak idzie biały pomiędzy ludzi. Bezbronny, jak owca. Pasterz i owca. Bezbronny, a przecież tak potężny swoją słabością, swoją bezsiłą, swoją bezbronnością. Dzisiaj, w inną rocznicę, gdy mija 200 lat od powstania sceny narodowej w Krakowie, sztuka jest bezbronna. Sztuka jest na pozór bezsilna. Idzie jak słaba owca pomiędzy ludzi. Jeśli to trzeba powiedzieć o całej sztuce, to chyba przede wszystkim o was, ludzie teatru. Wszystko, co tworzycie. Od pierwszego zamysłu aż do ostatniego gestu i do ostatniej posługi. Wszystko to jest jak wydanie się na bezpośredni kontakt z człowiekiem bez pośrednictwa, które w innych dziedzinach niejednokrotnie pozwala się twórcy czy odtwórcy schować za przedmiot, choćby tak szlachetny jak obraz.